jeszcze tak do niedawna, trochę również i pod wpływem bardzo cennych, krytycznych uwag świętej pamięci na dzień dzisiejszy biskupa Józefa Zawitkowskiego, który właśnie wiadomił trochę, że no, ukradli nam Adwent, handlarze ukradli nam Adwent. Dlatego, że jeśli wejdzie się do właśnie miejsc kupczenia, centrów handlowych, sklepów, na ulicę, wystarczy pojechać gdziekolwiek, odebrać się odrobinkę, wjechać do centrum, jasno, świątecznie. Ukradli nam Adwent, tak bynajmniej, no właśnie, był taki moment i czasami rzeczywiście, no, gdzieś tam ktoś pod wpływem, wrażeniem tego, co można zobaczyć w sklepach, mówi, tam już święto, tam już święto. Nie, tam jest Adwent. No właśnie, bo do świętowania, do świąt, to trzeba się przygotować. I przecież nikt o zdrowych zmysłach bombek na choinki nie będzie szukał w marcu, bo już będą grzybki po, mój Boże, po wszystkim. Święta się skończą Bożego Narodzenia. I rzeczywiście, no właśnie, towarzyszy nam to przedświąteczne krzątanie się. Ja bardzo lubię pojechać i popatrzeć sobie na ludzi, bo czasami warto. No właśnie do sklepu, do centrów handlowych. Te ryksze, które tam są, te potężne kosze, tam przecież kilkadziesiąt litrów mieści tego, co Bóg stworzył. I one się coraz bardziej zapełniają. Boże, przypomina się gdzieś dzieciństwo i widok na wsi, kiedy ludzie schodzili chociażby płody rolne. Tamte wózki też były tak bardzo mocno, no właśnie, wypakowane. Dlatego dobrze było to, rzeczywiście to przedświąteczne krzątanie, czysto zewnętrzne, to właśnie to, o co troszczyła się ewangeliczna Marta, żeby było co zjeść, żeby było na czym usiąść, żeby było przy czym usiąść, to w tym wszystkim nie ma naprawdę nic niestosownego, bo świętowanie ma również taki, no właśnie, zewnętrzny wymiar. Bogu dzięki, że gdzieś nasi prawicowie bardzo mocno nam wtłoczyli do naszej narodowej tożsamości, pamięci, no właśnie tą świąteczną liturgię słowa, liturgię stołu, że celebrujemy święta w gronie rodzinnym, lepiej, gorzej, ale no jednak, gdzieś tam ludzie uganiają się, pojawia się symbol chleba eucharystycznego, czyli tego, który dla nas, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, a później w wieczerniku stał się dla nas pokarmem na życie wieczne, stał się chlebem. Bo przecież biorąc wieczór wigilijny opłaty, bierzemy dokładnie zewnętrzny wymiar sakramentu Eucharystii, chleb, żeby się nim połamać i nie połamać sobie kości, nie połamać sobie sumienia, ale podzielić się chlebem z tym, który jest obok mnie. Nie przekleństwem, chlebem. Dlaczego chlebem? No przecież są dużo bardziej wytworne potrawy na święta. Byłoby nas stać na to, żebyśmy bardziej skomplikowane pieczywa mogli się podzielić. Wyobraźmy sobie opłatek z rodzynkami na przykład, posypany orzechem albo siemieniem. Nie. Bogu dzięki, że na dzień dzisiejszy udało nam się obronić jeszcze ten właśnie siermiężny chleb, bo na ołtarzu ofiarnym nie składamy nic wytwornego, ale no właśnie naszą siermiężną codzienność pod postaciami chleba i wina. I niczym innym, jak właśnie chlebem, miłością, zatroskaniem, życiem swoim, sobą, chcemy się podzielić z tymi, z którymi sobą dzielimy się przecież na co dzień. No ale Pan Jezus nie daje nam słowa. To jest tak cudowny Bóg,
który nigdy nie może ścierpieć tego typu sytuacji, żebyśmy zatrzymali się na poziomie, który my uważamy za wystarczający. On zawsze prowokuje nas do tego, aby było coraz więcej i lepiej. A więc i również przed tymi świętami prosi nas o to, żebyśmy w tym naszym świętowaniu wypłynęli na głębi, żebyśmy dotknęli głębi świąt Bożego Narodzenia. A delektując się prawdą, uwaga, że dla nas, dla mnie, dla Ciebie, Bóg stał się człowiekiem. Fakt historyczny. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj wziął, przygotowując się do niedzieli, obok tego pięknego śpiewania, śpiewu jeszcze mi jedną, na jednej rzeczy bardzo zależy. Nie jest to proste, bo samego siebie niejednokrotnie przyłapuje na, właśnie takiej gapowatości. Ale do jutra trzeba się przygotować dziś, również poprzez dotknięcie objawienia Bożego Pisma Świętego. I również idąc na uwagę najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Nie można tu być nieprzygotowanym. I uwierzcie mi, naprawdę wcale nie chodzi o dwa złote. Nie chodzi o zewnętrzny wymiar, ale chodzi o zawartość naszego wnętrza. Dlatego święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim dotknięcie głębi. Jeszcze raz powtórzę, to jest coś, co mój Boże, powinno nas nieustannie zwalać z miejsc, stawiać na baczność przed Bogiem i jeszcze bardziej do Boga zwracać się z prośbą, mów do mnie jeszcze na ten temat, bym wiedział więcej. Ale świętowanie Bożego Narodzenia to okazja do tego, żeby wrosnąć bardziej, czyli zagłębić się, uczynić bardziej swoimi to wydarzenie, że dla mnie Bóg stał się człowiekiem. Dzisiaj, właśnie w tym zbliżaniu się do tej wielkiej tajemnicy, w tym przygotowywaniu się, w tym krzątaniu się, aby być gotowym na święta Bożego Narodzenia. Wcale nie mówię, że za 2-3 tygodnie. Dziś. Bo dziś, na tym przyświętym, odwieczne Słowo Boga Ojca staje się dla nas, mój Boże, ciałem i krwią postaciami chleba i wina. Dziś, teraz. A więc patrzcie, nie można być niegotowym. Nie można być niegotowym na przyjęcie. A zatem, co jest wewnętrznym wymiarem właściwego świętowania? To dzisiejszy prorok adwentowy, święty Jan Chrzciciel, o tym nam mówi. Nawrócenie. I niejednokrotnie, już teraz to mamy tak bardzo wyszukane, różnego rodzaju przyrządy, które wspomagają naszą, właściwą orientację, żeby nie pobłądzić, na wszelkiego typu GPS i różnego rodzaju takie są ciekawostki. Natomiast my starzy dobrze wiemy, do czego służył kompas. Kompas, proste urządzenie, które nieustannie się, nawracało. Wskazówka nieustannie, z uporem, jakbyśmy ją nie kręcili, nie obracali, ona się właściwie nawracała ku północy. Pan Jezus poprzez obecność w naszym życiu, poprzez napełnienie nas Duchem Świętym, właśnie dał nam taki nadprzyrodzony kompas, który nieustannie uderza w takie słowo, nawrócenie. Właściwy obrót, właściwa orientacja, właściwa droga, właściwy wysiłek. Tak od wczoraj, od przedwczoraj chodzi mi, w kontekście dzisiejszych fragmentów objawienia, takie bardzo proste, zwyczaj, technologia na codzienność, która była obecna i jest obecna, mam nadzieję, w Wojsku Polskim, to tak zwane ZM. Na czas wojny, ZM, zapas nienaruszany. Zapas nienaruszany. To świadczyło gotowości.
rotacyjnie tym tak zwanym zewtem się tak wymienia, żeby się nie przeterminowało, no to się właśnie wstawia, bo to brzega, tak, do życia, a na koniec, no właśnie, rotacyjna rzecz. Duszyczki moje kochane, takim no właśnie zapasem nie do naruszenia nas. Musi być to coś, co się nazywa łaską, która uświęca, czyli darem Boga, który nas uświęca. Nie może zabraknąć w naszej nieśmiertelnej duszy Bożego tchnienia, czyli Bożego życia, czyli Ducha Świętego. I uwierzcie mi, sposób na to, by go mieć, jest prostszy, przepraszam Was za to powiedzenie, niż budowa cerkwi. Wystarczy jęknąć. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. I nic więcej. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Tu jest właśnie to coś, czego nigdy nie można brakować. Rozpoczęliśmy wizytę, tak zwaną duszpasterską, wizytę duszpasterską. Ona jest właśnie w formie trochę takiej nietradycyjnej, nadzwyczajnej. Ale to również jest szansa do tego, żebyśmy no właśnie zobaczyli się, doświadczyli siebie. Czyli doświadczyli tego, co się nazywa Kościołem. I w tym doświadczeniu, no właśnie, możemy zobaczyć i zobaczymy. No właśnie, tak, nasza wspólnota z pełnego marymontu jest taka trzyczęściowa. Że są ci, którzy są żywi, są ci, którzy jeszcze, tak, nie obumarli do końca i ci, którzy obumarli w Chrystusie. Którym, no właśnie, zabrakło tego zapasu, maski Bożej. Nienaruszalnego, tego nie może zabraknąć. Obumrzeć w Chrystusie. Dlatego Bogu dzięki za dzisiejszą postać, mówię, wyjątkowo mocno historycznie osadzoną. Ten wstęp ewangeliczny jest absolutnie taką historyczną pieczęcią. Ci wszyscy tetrarchowie, którzy tam są wymienieni, Herod, namiestnik, rzymski Piłat, to wszystko jest konkretny element, punkt w historii powszechnej świata. I w tym momencie właśnie Bóg porusza wnętrze swoim słowem świętego Jana Chrzciciela. Ten obchodzi, co się da, z jednym orędziem. Nawracajcie się. Czyli, no właśnie, permanentnie, nieustannie. Ku Bogu, nie od Boga, ku Bogu.